41-latek miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Został on zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna po tym, jak w nocy ze środy na czwartek dostał się do pomieszczenia salonu, spożywał przyniesiony ze sobą alkohol. Następnie przespał się, a później w pomieszczeniach gospodarczych przygotował sobie parówki, do których spożył kolejną porcję alkoholu. Po tym wszystkim zaczął przygotowywać sprzęt do wyniesienia. Ostatecznie jednak niczego nie zabrał, gdyż pokonał go sen.